W tym filmie zrobiłem sobie kilka ćwiczeń z naszego portalu Khan Academy. Będą to ćwiczenia, które pozwolą nam lepiej zrozumieć, że wartość bezwzględna z różnicy liczb a odjąć b to jest po prostu odległość między tymi liczbami na osi liczbowej. No i zobaczymy, jak można korzystać z tej własności do roz przy rozwiązywaniu zadań. No więc pierwsze zadanie jest takie: które z poniższych wyrażeń są równoważne wyrażeniu a odjąć B. I tutaj mamy liczby A i B zaznaczone na osi liczbowej. Widzimy, że one są na lewo od zera, czyli obie liczby są ujemne. Na lewo od zera mamy liczby ujemne, na prawo mamy dodatnie. No i widzimy, że A jest na lewo od B, więc A jest mniejsze od B. No i mamy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. Tutaj jest po angielsku akurat taki napis. Czasami się zdarza, że jakieś zdanie na naszym portalu jest nieprzetłumaczone, ale to wszystko będzie poprawione w miarę upływu czasu. To po prostu znaczy zaznacz wszystkie, które pasują. No dobrze, no to co to jest wartość bezwzględna z A odjąć B? No tak jak mówiłem, to jest po prostu odległość pomiędzy liczbami A i B. Czyli to jest długość takiego odcinka, który tutaj teraz narysuję. To jest długość takiego odcinka. Wszystko jedno, czy weźmiemy wartość bezwzględną z A odjąć B, czy wartość bezwzględną z B odjąć A. To jest długość takiego odcinka pomiędzy tymi liczbami. No dobrze, no to zobaczmy na pierwszą odpowiedź, którą tutaj nam proponują. Wartość bezwzględna z a odjąć wartość bezwzględna z b. Co to jest wartość bezwzględna z a? To jest odległość od liczby a do zera, czy też odległość od zera do liczby a, wszystko jedno, czyli to jest długość takiego odcinka. Ten odcinek ma długość taką, jak jest wartość bezwzględna z a. Czyli to jest to, a tutaj mamy jeszcze wartość bezwzględną z b. Wartość bezwzględna z b to jest odległość b od zera, czyli to jest długość takiego odcinka. No i teraz, co to jest? Różnica tych długości. No Jak od odcinka tego niebieskiego odejmę odcinek ten zielony, to znaczy odejmę od długości odcinka niebieskiego długość odcinka zielonego, to co dostanę? Dostanę taki odcinek, który zaczyna się tutaj, a kończy się tutaj. Czyli rzeczywiście dostanę odcinek takiej samej długości, jak ten, który tutaj narysowałem na dole. Czyli ta odpowiedź jest poprawna. Wartość bez z A, odjąć wartość bezemna z B. W tym przypadku, kiedy te liczby są akurat tak ustawione jak, jak tutaj mamy, to jest poprawna odpowiedź dla, takich, dla takiego ustawienia tych liczb. No dobrze, zastanówmy się teraz nad drugą odpowiedzią. Tutaj mam wartość bezwzględną z A, dodać wartość bezwzględną z B. Czyli w tym wypadku musiałbym do tego niebieskiego odcinka dodać jeszcze długość zielonego odcinka. Czyli tutaj bym go dorysował jeszcze obok. Odcinek o długości wartość bezwzględna z B. No i widzimy, że suma długości tych odcinków na pewno jest dłuższa, na pewno jest większa, niż ten odcinek, który tutaj jako pierwszy narysowałem na dole. Więc widzimy, że to na pewno nie jest dobra odpowiedź, czyli po prostu mamy jedną prawdą odpowiedź. No dobrze, jak ktoś nie jest do końca przekonany tym rozumowaniem, które tutaj zaprezentowałem, no to można na przykład zrobić to na jakichś konkretnych liczbach. Można wybrać jakieś liczby i sprawdzić, czy to, czy to pasuje. Tutaj widzimy, że obie te liczby są ujemne, przy czym a jest mniejsze od b, czyli jest bardziej ujemne od b. No to możemy jakieś przykładowe liczby wziąć, no nie wiem, na przykład a równe minus 5, b równe minus 1. Takie liczby mniej więcej tak będą na osi liczbowej się prezentowały. Będą obie ujemne i przy czym a jest bardziej ujemne niż b. No i możemy obliczyć, co to jest wartość bezwzględna z a odjąć b. No to jest minus 5 odjąć minus 1, Czyli to jest wartość bezwzględna z minus 5 minus i minus 1 to będzie dodać 1, czyli dostajemy wartość bezwzględną z minus 4, czyli to jest po prostu 4. My no teraz możemy obliczyć wartość bezwzględną z A, to jest wartość bezwzględna z minus 5, to jest po prostu 5. Wartość bezwzględna z B, to jest wartość bezwzględna z minus 1, to jest po prostu 1. No i widzimy teraz, że. Dla takiego wyboru tych liczb, dla takiej przykładowej pary liczb, widzimy, że wartość bezwzględna z A odjąć wartość bezwzględna z B to jest 5 odjąć 1, to jest 4 rzeczywiście, a wartość bezwzględna z A dodać wartość bezwzględna z B to jest 5 dodać 1, czyli to jest 6. No i widzimy, że to się zgadza, no a to się nie zgadza. Dokładnie tak, jak to już uzyskaliśmy wcześniej. Patrząc na długości tych odcinków. No dobrze, zróbmy następne zadanie. Które z poniższych wyrażeń są równoważne wyrażeniu wartość bezwzględna z A odjąć B? No i znowu mamy bardzo podobną sytuację, tylko teraz te liczby A i B są inaczej ustawione tutaj. Teraz A jest ujemne, a B jest dodatnie. No ale tak samo jak poprzednio, wartość bezwzględna z A odjąć B to jest długość takiego odcinka. Długość takiego odcinka to jest wartość bezwzględna z A odjąć B. No, a jakie odpowiedzi nam tutaj proponują? Pierwsza odpowiedź to jest taka, że mamy A odjąć B. Tutaj w ogóle nie występuje wartość bezwzględna. Zastanówmy się więc, czy to wyrażenie ma ustalony jakiś znak. A odjąć B. Liczba A, tak jak tutaj widzimy, jest ujemna. Czyli od ujemnej liczby odejmuję B, a B jest dodatnie. Czyli jak od ujemnej liczby odejmę dodatnią liczbę B, no to mam liczbę ujemną w wyniku. Czyli widzimy, że. Ta odpowiedź to jest ujemne. To jest po prostu ujemne. No Jeżeli to wyrażenie jest ujemne, to ono nie może być równe wartości bezwzględnej, dlatego że wartość bezwzględna jest zawsze dodatnia. Wartość bezwzględna to jest długość odcinka. To jest zawsze dodatnia liczba. No chyba, że wzięlibyśmy różnicę tak, tych samych liczb, byśmy dostali 0 wtedy. Czyli wartość bezwzględna może być dodatnia lub 0 ewentualnie, czyli nieujemna. A ta liczba jest ujemna dla takiej konfiguracji A i B, jak mam tutaj na rysunku. Czyli ta odpowiedź na pewno jest niepoprawna. A co tutaj mamy? Tutaj mamy B odjąć A w nawiasie, a potem minus przed nawiasem. No to liczba B jest dodatnia. Jak od niej odejmę ujemną liczbę A, no to dostanę coś dodatniego. Albo inaczej. Liczba B jest większa niż A, bo jest na prawo na osi liczbowej. Więc różnica B odjąć A. Będzie zawsze dodatnia. Jak od większej liczby odejmuję mniejszą, to w wyniku dostaję liczbę dodatnią. Czyli wynik tego działania w nawiasie jest liczbą dodatnią, potem mamy minus, czyli minus liczba dodatnia to znowu jest liczba ujemna. Czyli to też jest ujemne. Czyli to też nie jest dobra odpowiedź. Czyli tutaj muszę zaznaczyć, że żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. Jak ktoś nie jest do końca przekonany, no to znowu można sobie wziąć jakieś konkretne liczby, na przykład a wiemy, że ma być ujemne, możemy wziąć na przykład a równe minus 2, b równe 3. No i możesz sprawdzić, że dla a równego minus 2, b równego 3 rzeczywiście oba te, obie te odpowiedzi będą ujemne. No dobrze, a my tutaj sobie zróbmy dalej. Następne zadanie. Następne zadanie jest takie. Wybierz najlepszą interpretację poniższego równania. No i tutaj mamy równanie takie. Wartość bezwzględna z 11 minus x równa się wartości bezwzględnej z y minus 3. No to co to jest wartość bezwzględna z 11 odjąć x? No to jest odległość od liczby 11 do liczby x. A co to jest wartość bezwzględna z y odjąć 3? To jest odległość od liczby y do liczby 3. No i te odległości od 11 do x i od y do 3 mają być sobie równe. No to teraz popatrzmy jakie to nam odpowiedzi proponują. Pierwsza odpowiedź jest taka. Odległość między 11 a x jest równa odległości między y a 3. No to jest dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem, że odległość między 11 a x ma być równa odległości między y a 3. No, czyli to jest na pewno dobra odpowiedź. No, ale zobaczmy jeszcze te pozostałe, czy są dobre. Albo ewentualnie dlaczego nie są dobre. Drugie, druga odpowiedź. Odległość między 11 a minus x jest równa odległości między y a minus 3. Dobrze, no to nie jest dobra odpowiedź, ale dlaczego? Tutaj mamy odległość między 11 a minus x. Zastanówmy się, co to by było. Gdybym chciał napisać, co to jest odległość między 11 a minus x, no to bym musiał wziąć 11, odjąć od tego tę drugą liczbę, a drugą liczbą jest minus x. I wartość bezwzględna z takiej różnicy. Różnicy 11 i minus x. Różnica, czyli minus między nimi. No ale tutaj mam wtedy dwa minusy, tak? czyli to jest to samo, co wartość bezwzględna z 11 dodać x, No to jest inne wyrażenie niż to, które tutaj mamy po lewej stronie w naszej równości. No i podobnie odległość między y a minus 3, to jest wartość bezwzględna z różnicy y, odjąć ta druga liczba, druga liczba to jest minus 3, no i znowu mam dwa minusy, czyli to jest wartość bezwzględna z y, dodać 3. Czyli widzimy, że znowu mam inne wyrażenie niż tutaj, więc to na pewno jest zła odpowiedź. No a co tutaj mamy na końcu? Odległość między 11 a y jest równa odległości między minus x a minus 3. No to tutaj w ogóle jest pomieszane z poplątaniem, bo mamy tutaj odległość między 11 a y. To są liczby, które tutaj stoją w ogóle po, po różnych stronach równania, w różnych pod różnymi wartościami bezużytnymi. Czyli to w ogóle to wyrażenie nie ma nic wspólnego z odległością między 11 a y. Czyli to też dla zmyłki nam tutaj dali, tak? Tutaj mam odległość między 11 a x odległość między y a 3. A nie mamy tutaj żadnej informacji o tę odległości między 11 a y, czyli to jest zła odpowiedź. Czyli tutaj mamy tylko jedną dobrą odpowiedź, to jest ta pierwsza. No dobrze, no to zróbmy ostatni przykład. Ostatni przykład jest taki. Które z poniższych wyrażeń jest równe polu powierzchni powyższego prostokąta? No akurat tutaj to tak skopiowałem, to ten napis był poniżej, czyli można było zamieć na poniższego prostokąta. No dobrze, no to zostaw, zobaczmy, jakie mamy odpowiedzi tutaj do wyboru. Pierwsza odpowiedź jest taka, że to jest wartość bezwzględna z J odjąć l razy m odjąć Q. Tutaj widzimy, że te parametry J L MQ występują na rysunku jako współrzędne wierzchołków tego prostokąta. No to zastanówmy się, gdzie występuje J i gdzie występuje l. J widzę tutaj, a L widzę tutaj. I to są współrzędne x tych punktów, to jest współ... J to jest współrzędna x tego punktu, czyli ona jest równa minus 6. A l jest współrzędną x tego punktu i ona jest równa plus 6. No i rzeczywiście to nam się do czegoś przyda, dlatego że różnica współrzędnych x, różnica pierwszych współrzędnych tych punktów to jest odległość w poziomie. Dlatego że x to jest pozioma współrzędna, czyli różnica pierwszych współrzędnych xowych współrzędnych tych dwóch punktów to będzie odległość pomiędzy tymi punktami to długość tego odcinka, który właśnie narysowałem. Czyli długość tego odcinka to jest rzeczywiście wartość bezwzględna z J odjąć L, albo wartość bezwzględna z L odjąć J. To jest wszystko jedno. I ona jest po prostu równa 12. Rzeczywiście, jak wezmę minus 6 odjąć 6, to będę miał minus 12. Wartość bezwzględna z minus 12 to jest 12. Rzeczywiście, to jest długość tego odcinka. No więc jeżeli tylko ten drugi czynnik okaże się długością tego drugiego boku prostokąta, no to to będzie dobra odpowiedź. No to popatrzmy. Co tutaj mamy? M odjąć Q. M znajduje się tutaj na rysunku, a Q mam tutaj na rysunku. No to tym razem to są współrzędne Y tych punktów dwóch. A współrzędna X obu tych punktów jest taka sama. L jest równe P, jest równe 6. Natomiast M jest równe 4, to odczy odczytuję z rysunku, a Q jest równe minus 4, też można to odczytać z rysunku. No i różnica m minus q i wartość bezwzględna tej różnicy to jest długość tego odcinka. Czyli rzeczywiście to jest długość drugiego boku tego prostokąta. Czyli to rzeczywiście jest dobra odpowiedź, bo jak pomnożę długości boków prostokąta, no to mam pole powierzchni. No i tutaj, właśnie ponieważ m i q to były współrzędne y tych punktów, no to ich różnica to jest odległość w pionie wzdłuż współrzędnej y. No to już wiemy, która odpowiedź jest prawidłowa, to jeszcze zobaczmy, dlaczego te pozostałe są nieprawidłowe. Zobaczmy, co mamy tutaj w tym, w tym drugim. Tutaj mamy j odjąć m. Co to jest j? J to jest współrzędna x tego punktu, a m to jest współrzędna y tego punktu. No to w ogóle jest bez sensu. Odejmowanie od współrzędnej x jednego punktu, współrzędnej y innego punktu. Czy to jest w ogóle bez sensu, to, to jest na pewno zła odpowiedź. A co mamy tutaj na dole? J minus n. J, tutaj mamy J, a tutaj mamy n. No to widzimy na tym rysunku, że J to jest równe n, dlatego że J i n to są współrzędne xowe. a te dwa punkty, które tutaj mamy, akurat mają współrzędną x taką samą, równą minus 6. Czyli J minus n to jest po prostu równe 0. Czyli Wartość tego wyrażenia, które tutaj mamy, mamy 0 razy cokolwiek, już nieważne, co to jest to drugie, dostaniemy 0. Czyli widzimy, że to nie może być dobra odpowiedź, bo wartość tego wyrażenia jest równa 0. Czyli rzeczywiście ta pierwsza odpowiedź jest odpowiedzią prawidłową.